Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Kapifili i witam was ponownie w gwincie. Trochę mi się spadło na rankedach od ostatniego czasu. Miałem już 3880 MMR-a, praktycznie zahaczałem o 20 rangę i przyszedł jakiś spadek niestety, ale trochę porażek wleciało, ale myślę, że tutaj można to w miarę szybko odrobić. Także oczywiście już stopki wypadłem, ale mimo wszystko ciśniemy sobie dalej. Postanowiłem tutaj zamienić w moim deku oczywiście Swarmu pewną jedną istotną kartę, czyli zamieniłem trebusza, wstawiłem wieże oblężnicze i jednak te wieże się tutaj lepiej sprawdzają, ładnie nas potrafią ochronić przed Igni i to jest ich największa zaleta. No oczywiście wzmacniają tutaj jednostkę o 2, czyli robią oczywiście podstawowe tam 10 punktów, z Foltestem no to 11, chyba wiadome. No trebusze potem mogą zrobić tych punktów jeszcze więcej, tylko one rzadko wchodzą po prostu za pełną wartość punktową, a tutaj wieże nawet można rzucić na przykład na otwarcie drugiej albo trzeciej rundy, jeżeli już wywaliliśmy te wszystkie niebieskie pasy. Także z taką małą zmianą tutaj sobie spróbujemy. No generalnie najpierw mocno spadłem w dół, potem wleciało parę gier wygranych z rzędu, no a w końcu znowu się spadło. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Zobaczymy, ile na razie tym deckiem będziemy grali. No bo też mam w planach pograć sobie handbuffem i być może tym właśnie spróbujemy następnym razem. Jak na razie tutaj właśnie wymieńmy tego jednego tarana. Myślę, że te wieże też możemy jedną wymienić, bo oczywiście mamy dwie w deku. Można też próbować grać na wieże i trebusze zamiast taranów. No jest to jakieś rozwiązanie, jednak te tarany naprawdę sporo potrafią dać. Zniszczyć czasami jakieś małe jednostki, co naprawdę nam dużo jest w stanie dać. Chociażby można na przykład, nie wiem, osłabić jakiegoś drakara piorunem z Deathmolda, a potem go dobić taranem. Także bardzo, bardzo dobrze się te tareny tutaj spisują. No my chyba zostawimy taką rękę. Myślę, że jest ok. I czyżbyśmy grali na Greatswordy? Najprawdopodobniej tak, chyba że to są jacyś weterani. O, spasował tutaj. Zobaczcie, już dwa razy z tym graczem wygrałem, zobaczymy jak będzie tym razem. No przydałoby się trzecie zwycięstwo. Byłoby dobrze. A póki co to my chyba zagramy Ronvida. Albo wiecie co, można zagrać Zwiat. Możemy zagrać Zwiat. Wyrzucimy sobie jednego niebieskiego pasa stali. Generalnie też właśnie zamiast tego Rosha można grać Keira, ale ja nie próbowałem tego wariantu, szczerze mówiąc, bo jednak mamy tutaj cztery niebieskie pasy w talii, prawda? I to jest naprawdę, to nas czasami potrafi uratować. Na przykład kiedy wyrzucamy po prostu te brakujące punkty i taki niebieski pas naprawdę jest w stanie często uratować sytuację. Teraz mamy w sumie spoko ułożenie kart, bo mamy, jak widzicie, wszystkie cztery goldy. Przydałoby się jeszcze tutaj coś zagrać, żebyśmy potem mieli co wskrzesić z Shani. Ale tak się zastanawiam. Stennis jest tutaj niestety, ale ryzykowną kartą. Na razie zagramy sobie niebieskie pasy. Wyciągniemy kolejnego niebieskiego pasa z wiodącą rębaczy. No i potem może zagramy Stennisa. Myślę, że to byłby nie najgorszy plan. Okej, on gra tutaj na weteranów. No to już pamiętam tego gracza, bo ostatnio też grałem na weteranów i to raczej był ten sam przeciwnik. Okej, no to Foltest. Słuchajcie, z Foltestem warto czekać, aż nasze niebieskie pasy i aż nasze niebieskie pasy będą miały 5 punktów, czyli już to zostaną tam odpowiednio ulepszone, wzmocnione, żeby Foltest tutaj właśnie wyrzucał kolejnego niebieskiego pasa. A teraz niestety, ale tutaj mamy nasz zwiad na cmentarzu, więc zwiadowca rębaczy póki co to niewiele da. I można chyba zagrać Stennisa. Jeżeli by ten Stennis dobrze nam wszedł, chociażby w temerskich piechurów. Nie boję się. Ale wszedł w taran. No może być. Może być. Zobaczymy, czy to da nam odpowiednią przewagę, żeby móc spasować. Tak, to nam daje
taką przewagę, że możemy w tym momencie spasować i będziemy mieli po tyle samo kart na ostatnią rundę. I wiecie co, chyba tak zrobimy, bo nie ma sensu tutaj grać, wywalać się z kolejnych kart. Szczególnie, że to jest jedna wielka niewiadoma, czy potem będziemy w stanie go przebić. A na 2-0 też chyba nie ma tutaj za bardzo co grać. Także pasujemy, pasujemy i w rundzie trzeciej na spokojnie będziemy sobie te punkty robić z naszymi maszynami oraz z goldami, które wpadły w liczbie 4 na rękę. Jeszcze słuchajcie, mamy temerskich piechurów, więc myślę, że naprawdę bardzo duże punkty możemy zrobić, chociaż weterani też są w stanie trochę tych punktów robić, ale mimo wszystko myślę, że no teraz jest ważny ten mulligan. Okej, posiłki. Spoko. Jeżeli są posiłki, to jest naprawdę dobrze. Akurat fajna gra nam się przytrafiła, bo tutaj praktycznie żadnych problemów z mulliganem nie mieliśmy. Mamy jeszcze jednego niebieskiego pasa w talii, więc jak zagramy temerskich piechurów, to on tutaj zostanie rzucony na stół. Ale też można razem z Roszem go wyrzucić z talii. Na razie sobie zagramy Ronwida. Akurat jego też tutaj nie graliśmy, no bo jednak spasowaliśmy wcześniej. Okej, no niestety koral. Nie wolno o niej zapominać. Dobra. To co, gramy posiłki? Myślę, że można już grać. Czy zagramy jeszcze niebieskie pasy? Wiecie, to jest niegłupi pomysł. Zagrajmy sobie tutaj zwiat. Wrzucimy go w te miejsce. No bo w końcu są jeszcze te niebieskie pasy, także... Także i tak wyciągniemy w jakiś tam sposób temerskich piechurów. Czy to właśnie ze Stenisa Wskrzeszonego, czy z Dijkstry. Na pewno się uda, myślę, bo tutaj się sporo przewijamy w tym deku. Dobra, na razie zagrajmy sobie tutaj taran. I zniszczymy płotkę. Teraz uderzymy w weterana. Bo on tutaj... Blizny to moje trofea. On tutaj już w poprzedniej rundzie zagrywał jednego weterana, prawda? Okej. Czyli się z tych weteranów już wyrzucił. Dobra, my mamy jeszcze jeden taran na naszym cmentarzu. Można go ewentualnie... Można go wskrzesić, ale raczej będziemy wskrzeszać tutaj Stenisa. Zwiadowca rębaczym może pójść w wieżę. Także możemy właśnie teraz tę wieżę rzucić. No i zobaczcie, jak ona nam tutaj świetnie różnicuje te punkty. Jeżeli mielibyśmy jeszcze temerskich piechurów, no to same siódemki i ta wieża właśnie, która często potrafi uratować. No i też właśnie warto mieć zwiadowcę rębaczy, żeby jeszcze raz zagrać drugą wieżę. No zawsze tak właśnie można zrobić. I tutaj wleciała Birna. No to mamy Detmolda. Dobrze, że go trzymaliśmy, bo teraz sobie to wyczyścimy. Jednak Skellige'ski Sztorm naprawdę sporo tutaj obrażeń może zadać. A czy on gra tu jakichś toporników? No bo w końcu topornicy też są z klanu Tirsiach, więc też tutaj mogą być nabustowani. Dobra, no na razie nas tutaj przebija, ale jeszcze mamy te goldy, które nam naprawdę sporo punktów zrobią. To co, gramy zwiadowcę rębaczy na wieżę i wrzucamy ją tutaj. Mogliśmy też w sumie na taran zagrać, byśmy zniszczyli Tresera, ale on i tak może tego Tresera wskrzesić. Tylko, że tam ma Tresera z jedynką. No, widzicie, ma kapłanki Frey. I właśnie chyba poleci Treser. Aha, no łowca. Łowca też jest tutaj dobrym rozwiązaniem, no bo jednak dodatkowo ulepszony, naprawdę ładny punkt jest w stanie zrobić, ale mimo wszystko teraz, słuchajcie, czekają nas te goldy. Zobaczymy, ile się uda punktów wyciągnąć. Z pewnością dużo. Myślę, że możemy na razie rzucić Shani. No i w Stenisa. I jest temerski piechur, także wrzucamy naszą temerską ekipę. Myślę, że na ten rząd. No bo tutaj mamy jakąś tę ochronę przed Igni, które byłoby naprawdę niebezpieczne. Nie wiem, czy on tutaj Igni gra. No, to jest wielka niewiadoma, co w deku nasz przeciwnik może mieć. Bo zdarzają się różne zaskoczenia. Dobra, gramy Rosza. Gramy teraz Rosza. Wrzucamy go tutaj. I uderzamy. Może być w Birnę. Nie chcę mu tutaj zbijać łowcy. Chociaż i tak ma jeszcze jednego na wskrzeszenie, ale...
Właśnie to nie ma sensu. Zbytnio. Dobra, gramy Dijkstra i zobaczymy teraz, ile wyciągniemy. Okej, jest Vedermakar. Czyli lecimy z piorunem. Tutaj już nie ma sensu grać pogody, skoro zostało tak mało do końca. Dobra, weterana też może bym mu nie chciał za bardzo zbijać. Uderzmy może po prostu w niedźwiedzia. No i mamy taran, czyli wrzucamy go tutaj obok naszej amunicji. I... no i teraz zbijemy sobie Dijkstrę. To nam akurat ładnie tutaj weszło. Dobra, uderzmy jeszcze w Skiala. No i 37 punktów przewagi. Mamy jeszcze Selkirka, który uderzy w niedźwiedzia z 11 punktami, więc to nam łącznie da dodatkowe 20 punktów. Musiałby tutaj 58 punktów zrobić, żeby nas przebić. 57, żeby wyrównać. Myślę, że to jest bardzo ciężkie do wykonania. Prawie niemożliwe. No ale... jeszcze... tego zwycięstwa nie mamy, prawda? No ale zobaczcie, ile on musiałby tutaj zrobić? 38, żeby wyrównać, no. Nie wierzę, żeby był w stanie takie punkty zrobić. To jest po prostu niemożliwe, szczególnie przy weteranach. Także tym swarmem weteranów jest naprawdę... nie jest trudno pokonać, już trzeci raz tutaj z tym przeciwnikiem wygraliśmy właśnie tym swarmem. No bo weterani tutaj jednak... no oni... w weteranach właśnie się ciśnie daną rundę, na przykład tą pierwszą albo drugą akurat. On tutaj pierwszą spasował, chciał cisnąć w drugiej, no jednak ja spasowałem w odpowiednim momencie. Też trzeba uważać właśnie, żeby nasz przeciwnik nie wyrobił sobie karty przewagi, bo z tym może być problem. To co, jeszcze jedna gra? Myślę, że można jeszcze jedną grę zagrać. Zobaczymy, na co tym razem trafimy. Ostatnio właśnie te porażki wynikały też między innymi ze złego doboru przeciwników. No, miałem trochę pecha, bo co chwila trafiała się pożerka albo mil. Właśnie na pożerkę jest naprawdę no ciężko wygrać. Tam może uratować nas deszcz z Detmolda albo jakiś mróz z Vedermakara, ale mimo wszystko i tak jest naprawdę ciężko, bo on jednak zdoła te nekery nabustować, no i wtedy pojawia się naprawdę duży problem. Jeżeli chodzi o mil, no to wiadomo, ta talia bardzo szybko się przewija, niebieskie pasy, te mercy piechurzy, Dijkstra i tak dalej. Okej, no i widzicie, on tutaj zaczyna od Foltesta. Dobrze, że wygraliśmy coina, bo tu najprawdopodobniej gramy na jakiegoś Mirrora. No i my możemy go przebić z wiadem. Dlatego właśnie staram się grać tej Foltesta po drugim zwiadzie, kiedy już niebieskie pasy mają po 5 punktów. No ale oczywiście tutaj leci taran, nie ma co się dziwić, że chce nam tutaj zbić te niebieskie pasy. W razie czego mamy jeszcze posiłki, więc będzie się to dało wyciągnąć. No zagrajmy kolejne niebieskie pasy. Teraz już oczywiście mają 5 punktów, więc tak na raz to raczej tego nie zbije. Chyba że jakimś piorunem czy Vernonem Roche'em. Generalnie słuchajcie, jeszcze wam przypominam i chciałbym was zaprosić na wieczorne streamy, które są organizowane na moim kanale. Zwykle tam gramy sobie w Gwinta, to też jest zależne, ale wcześniej informuję na Discordzie. Ostatnio tego Gwinta jest naprawdę dużo, także zapraszam bardzo serdecznie. Zaczynamy zwykle między 20 a 21, także liczę na waszą obecność na streamach. No i przy okazji zaproszę też na Discorda, do którego link jest w opisie właśnie. Tam są informowane wszelkie informacje o streamach, a także na fanpage'u na Facebooku. Także pod te dwa linki was bardzo serdecznie zapraszam. Dobra. On tutaj zagrał radańskiego aspiranta i dobrze byłoby go już zbić tym Selkirkiem. Myślę, że nie ma na co czekać. Szczególnie, że my tutaj mamy o co walczyć, bo jednak nasz przeciwnik zaczynał, więc można wyrobić kartę przewagi, która dałaby nam naprawdę bardzo dużo. Dobra, i myślę, że teraz właśnie poleci u nas Foltest. Także lecimy z Foltestem i go tutaj przebijamy. Jeszcze jeden zwiad w talii, także zaraz wlatuje zwiadowca rębaczy. Okej, u niego kadweńska... rycerze z Kadwen są tutaj, jak widzicie, wyrzucani z deku, a my gramy właśnie zwiadowcę rębaczy na
zwiad. Oczywiście ustawiamy zwiad oraz Foltesta obok siebie, żebyśmy tutaj mieli amunicję na tarany albo na wieże oblężnicze, jeżeli będziemy je grać w tej rundzie, a najprawdopodobniej grać je będziemy, bo zaraz pasowałoby tutaj taran wrzucić, chociaż z taranem może być problem właśnie przez ten pancerz, bo on tutaj gra wersję pancerną, razem właśnie z aspirantami i z rycerzami z Kedben. Tutaj właśnie jest problem z taranami, bo one rzadko dobrze wchodzą. One mogą fajnie wejść, jak właśnie zbijamy pancerz z aspiranta. Jeżeli chodzi o wieże, no to wieże to są zawsze te pewne punkty. Także no, to jest dobre w wieżach, że te minimum zawsze robią. Okej, już leci Dijkstra. No w sumie nie ma nic do stracenia. Ale dostał Grom. I dostał Shani. Jednak Shani jest tutaj naprawdę mocną. Dziękuję. Mocną kartą i dobrym trafem u naszego przeciwnika. Czy my będziemy już teraz grali Dijkstrę? No nie, bo mamy temerskiego piechura. Jeszcze nie jest ten moment. I można byłoby teraz właśnie temerskich piechurów wywalić. Tak, myślę, że tak. No wychodzimy tutaj na remis, bo jeszcze rydański aspirant by oczywiście zboostował, jeżeli by teraz pasował. Byśmy pewnie na tym remisie tutaj zakończyli tę rundę. No jak widzicie, on gra z Keirą. On gra tutaj pod wersję z Keirą. Dobra, no teraz go już przebić nie zdołamy, ale zagrajmy tego Rosha. Najwyżej go przebijemy w drugiej karcie. No jak widzicie, tutaj też robi ogromne punkty. Jest to naprawdę bardzo ciężkie, żeby tutaj przebić w jednej karcie. Dobra. Tym taranem to robimy, no i pasujemy. Niestety tej karty przewagi się wyrobić nie uda. No ale przynajmniej wiemy, nad czym stoimy i mamy tego Dijkstrę. Mamy tego Dijkstrę, który jest po prostu kluczową kartą w tym deku i Dijkstra potrafi naprawdę uratować. Dodatkowo wleciała Shani. Dobra, jest spoko. Jest spoko. Tutaj mamy z posiłków Ronvida. Bo Ronvida nie graliśmy. Także pasujemy. Dry pass. Nasz przeciwnik tutaj coś musi wyrzucić i oczywiście też spasuje. No chyba, że będzie tutaj próbował grać szpiega. Ale to jest, słuchajcie, zupełnie zagranie. No pozbawione sensu w większości sytuacji. Nie warto to grać. Lepiej już tego szpiega wymienić albo ewentualnie go zostawić na trzecią rundę. No i widzę, że udręczony czarodziej wyrzucił drugi Grom stali, czyli najprawdopodobniej gra tutaj jeszcze trzeci. No chyba, że tutaj gra pod Ciri. To jest niewykluczone, że może grać pod Ciri. No dobra. Teraz wymienimy sobie tutaj wieżę, czy zostawimy to? Może wymienimy jedną wieżę. Jest taran, to nam pomoże zbić tutaj siłę z redańskiego aspiranta. Dobra, czyli tak, zaczynamy od Ronvida. Z Dijkstry być może dostaniemy Stenisa, to z pewnością też będzie zagranie na plus. No i dobra. Zaraz dorzucimy też wieżę. To zaklęcie. Okej, mgła wleciała na naszego przeciwnika. W sumie myślę, że warto będzie wrzucić Detmolda teraz, żeby to wyczyścić. Detmold też mógłby pójść na piorun, żeby zabić aspiranta, ale myślę, że to nam się w tej sytuacji bardziej opłaci, szczególnie, że nie wiemy, czy tutaj będzie jeszcze grał aspirantów. Być może właśnie nawet ich tutaj mieć nie będzie. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Dobra. Zablokował nam Ronvida, no to niestety zdjęło nam tę załogę. Za bardzo też nie mamy dobrych kart do wskrzeszenia. No mamy zwiadowcę rębaczy, to może wlecieć ewentualnie na taran albo na wieżę. Także co? Gramy sobie wieżę, gramy chyba wieżę. Nie ma tutaj lepszego pomysłu w obecnej sytuacji. No i zaraz postaramy się wrzucić Shani, żeby jednak ten zwiadowca nie był tutaj taki pusty. No ale teraz zagrajmy jeszcze taran.
Zwijmy mu pancerz z aspiranta. Pewnie jeszcze tutaj jeden grom będzie miał. No, udręczonego czarodzieja i grom. A nie. Jednak gromu nie ma. Okej, okay, czyli on gra tutaj pod Ciri? No, słuchajcie. Nie gra pod Ciri, bo przecież zagrał trzech rycerzy z Kadwen. No to w takim razie powinno być chyba spoko. W takim razie powinno być raczej spoko. Ale jeszcze poczekajmy. No Dijkstra nam na pewno jakieś fajne punkty zrobi, szczególnie, że tam mamy Stenisa. Dobra, spasował. Także co? Pokonany przeciwnik. Dzisiaj dwa zwycięstwa. Akurat nam fajnie wleciało. No i zobaczymy. Jeszcze pewnie tą talią będę próbował. Ewentualnie coś z handbuffem podpróbuję. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć i na razie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć dokładniejszy poradnik, jak grać tą talią, no to zapraszam do poprzedniego filmu. Macie do niego odnośnik na końcu. Cześć!